Cześć, witajcie moi drodzy. Dziś zajmiemy się pogodą, jaka będzie występowała w nocy z czwartku na piątek oraz w piątek. Zapraszam, ale już standardowo, zanim zaczniemy omawiać pogodę, sprawdzimy, co tutaj słychać na social mediach w Polsce, ale też za granicą. A widzimy bardzo ładny film, który opublikowała pani Lisa Hendrickson. Ten film przedstawia, i tutaj są zdania podzielone, ponieważ nie wiadomo dokładnie, co tam się zadziało. Albo tornado, co jest mniej prawdopodobne, pani Lisa tak napisała, że to jest tornado, albo lej kondensacyjny, który niekoniecznie stykał się z ziemią. Z racji tego, że było to dosyć daleko, trudno tutaj nam powiedzieć w tym momencie, co to jest, ale ja przychylam się do tezy, że jest to lej kondensacyjny. Aczkolwiek widać tutaj do samego dołu praktycznie taki bardzo wąski pas. Nadal wydaje się, że jest to lej kondensacyjny. Mimo wszystko piękny widok. Montana w Stanach Zjednoczonych, jak to w Stanach Zjednoczonych, dużo się dzieje. W Polsce trochę mniej, natomiast przechodzę tutaj już do pogody. Ale najpierw dzięki za wszystkie subskrypcje. Przybyło was w ostatniej dobie prawie 300 subskrybentów. Bardzo się z tego powodu cieszę. Duży wpływ na to też miał film, który opublikowałem, związany z, na którym obserwowaliśmy poczynania Reda Timera i ekipy z Dominatora Trójki. Jestem tylko winny drobne wyjaśnienie, ponieważ tam w radarze Dopplera użyłem informacji, że on pokazuje temperatury. Nie, on nie pokazuje temperatury. Kwestie radarów Dopplera wyjaśnię w którymś wolniejszym czasie, w takim oddzielnym materiale. U nas w Polsce są rzadziej spotykane, ale jak najbardziej są, więc ten temat warto na pewno poruszyć. Zapraszam do subskrypcji, zapraszam do komentowania, zapraszam do lajkowania filmów. Ja pracuję też nad rozbudową tego kanału. Mam nadzieję, że ban, który jest nałożony na fejsie, najwięcej czasu przyczyni się do lepszego odbioru też jak najbardziej. A ja wracam tu w tym momencie do pogody. Nad Europą Środkową nadal mamy wpływ wyżu Ktina, który nieustannie znajduje się nad pograniczu Litwy, Białorusi, Łotwy. Troszeczkę przesuwa się w kierunku Rosji, potem z powrotem wraca. Nad Polską mamy cały czas pole podwyższonego ciśnienia. To jest akurat zdjęcie satelitarne z 9 maja, ale w kolejnych dniach jest zupełnie podobne, nie, czyli na południu. Większe zachmurzenie na południowym wschodzie również. Drobne, możliwe opady śniegu gdzieś, opady deszczu gdzieś tam poniżej Nowego Sącza i silny wiatr. No niestety, nie może być nic za darmo. Temperatury wzrastają nam powoli, ale sukcesywnie do góry, ale też pojawia się silniejszy wiatr, między innymi związany z różnicą ciśnień między ośrodkiem wysokiego ciśnienia i ośrodkiem niskiego ciśnienia, który znajduje się nad Niemcami. W kolejnych dniach sytuacja niewiele się zmieni. Do 14 będzie praktycznie bardzo podobnie, a więc na zachodzie i na południu zachmurzenie i w związku z tym zachmurzeniem opady deszczu, burze, szczególnie we Francji, w Niemczech, w krajach Beneluxu i na południe od polskich granic, a nad Polską bezburzewie, bardzo mała ilość zachmurzenia, za to bardzo dużo słońca i ewentualnie silniejszy wiatr, który daje nam się we znaki. Nad, tak jak wspominałem, na północnym równie dobrze mógłbym przykleić prognozę z dnia poprzedniego, byłoby praktycznie to samo. Nad północnym wschodem mamy wyż Tina, który słabnie troszkę, ale nadal jest całkiem silny, natomiast niże kłębią się na zachód i na południe od granic Polski, więc praktycznie bez zmian. W tym momencie ciśnienie nadal najwyższe na północnym wschodzie Polski, tym 1024 hektopaskale, na południowym zachodzie 1016 hektopaskali. To jest stan na czwartek, na godziny wieczorne. W kolejnych godzinach widzimy znów delikatne wzmacnianie się wyżu Tina. Nad ranem już na północnym wschodzie 1028 hektopaskali, na południowym zachodzie 1020 hektopaskali i
powoli ten wyż zaczyna wędrować nad Morze Bałtyckie i znów powoli zaczyna słabnąć. Do wieczora w piątek 1026 hektopaskali znów na północnym wschodzie Polski, 1019 hektopaskali na południowym zachodzie. Te niże niestety nie mogą wbić się nad Polskę. Opady zanikają nad Niemcami i nad Czechami, Słowacją, Austrią i no, to nie jest dobra informacja dla tych, którzy potrzebują deszczu, ponieważ deszczu w Polsce w najbliższych godzinach niestety nadal dużo nie uświadczymy. Jedynie na krańcach południowych i na krańcach wschodnich mogą zdarzyć się bardzo drobne opady deszczu, ale niestety bez większych tutaj opadów. W nocy z czwartku na piątek praktycznie w całym kraju bezchmurne niebo, może inaczej, na północy, północnym wschodzie, na wschodzie bezchmurne niebo, im dalej na południe, tym to zachmurzenie będzie trochę większe. Największe zachmurzenie na krańcach południowych, ale bez opadów. Nad ranem sytuacja niewiele się zmieni. Dopiero w piątek zachmurzenie nam wzrośnie, a na krańcach południowych pojawią się opady deszczu. Nadal tych opadów w Polsce nie będzie dużo, będą to ilości praktycznie śladowe. Zachmurzenie największe na południu, południowym wschodzie, południowym zachodzie, na północnym wschodzie, ale nadal to zachmurzenie raczej umiarkowane do wysokiego w województwie małopolskim, na południu województwa podkarpackiego. Do godzin popołudniowych niewiele się sytuacja zmieni. Na północnym wschodzie będą możliwe bardzo drobne opady konwekcyjne deszczu. Opady pojawią się w województwie lubuskim i na południowym wschodzie. Nie będą to duże opady, ale te opady tu będą przede wszystkim związane z konwekcją, bo nawet energię potencjalną dostępną drogą konwekcyjną mamy. Będzie się ona pojawiała na północnym wschodzie, na południowym zachodzie i na krańcach południowych. Burz nie przewidujemy, typowo wyżowa pogoda nie będzie temu sprzyjać, ale gdzieniegdzie może się jakieś zachmurzenie większe trochę pojawić i skropić trochę deszczem, ale to tak jak wcześniej wspominałem, nie będą to duże ilości. Co do temperatur, w czwartek w godzinach popołudniowych, wieczornych najcieplej w województwach zachodnich od 16 do 18 bądź 19 stopni Celsjusza, najchłodniej na wybrzeżu 14 stopni Celsjusza i na krańcach południowo-wschodnich 12 do 14 stopni Celsjusza. W nocy sytuacja niezbyt dobra, znów z przymrozkami. W Polsce północno-wschodniej te przymrozki będą się pojawiać z racji tego, że znów w nocy w wielu miejscach pojawi się bezchmurne niebo. Nie będzie tej kołderki, która blokuje wypromieniowywanie tego ciepła, które zostało nagromadzone przez operację słoneczną w dzień. Nastąpi bardzo szybki spadek temperatury i szczególnie w Polsce północno-wschodniej, czyli województwo warmińsko-mazurskie, podlaskie i północna część województwa lubelskiego, tam od 0 do 4 stopni Celsjusza, przy gruncie przymrozki do minus 2, minus 4 stopni Celsjusza, na pozostałym obszarze od 6 do 10 stopni Celsjusza. W piątek, w dzień znów bardzo szybko temperatury skoczą do góry, gdy tylko pojawi się słońce. W godzinach porannych od 10 do 12 stopni Celsjusza, a w godzinach popołudniowych, kiedy będzie ta operacja słońca największa, całkiem przyjemnie praktycznie w całej Polsce. Od 16 do 19 stopni Celsjusza praktycznie w całej Polsce, jedynie na wybrzeżu 14 stopni Celsjusza i na krańcach południowych 14 do 15 stopni Celsjusza. I taka sytuacja utrzyma się do godzin wieczornych. No ale, żeby nie było za dobrze, znów będzie wiatr będzie wiał praktycznie w całej Polsce od 30 do 50 km na godzinę, w porywach do 55 bądź lokalnie 60 km na godzinę. Przyglądamy się tutaj mapie zanieczyszczeń piaskiem, pyłem. Nad Polską nie ma nic, więc tutaj nie mamy czym się w tym momencie przejmować. No i cóż, w całym kraju korzystne warunki biometeorologiczne. To jest taka bardzo dobra
informacja. A co w kolejnych dniach? W kolejnych dniach wzrosty temperatur są widoczne. Modele numeryczne podbiły trochę do góry swoje wyliczenia. To jest dobra informacja, która też mówi, że od 13 do 15 temperatury mogą wzrosnąć dla Warszawy do 24 bądź 25 stopni Celsjusza. Tak pokazują niektóre modele, ale nie wszystkie. Przeważnie większość wyliczeń opiera się nadal na 20-22 stopniach Celsjusza. Nie jest to dużo, ale w nocy przymrozków już nie będziemy przewidywać. To jest dobra informacja. Natomiast jeśli chodzi o opady, te opady będą się pojawiać, ale dopiero od 15-16 maja, czyli to, co wcześniej sprawdzaliśmy, nadal się utrzymuje i na pewno niedługo zrobimy sobie analizę tego, co może dziać się 15 bądź 16 maja, bo może będą jakieś burze. I powiem szczerze, to jest dość daleki termin, więc ja osobiście jeszcze tego nie sprawdzałem. Wolę jeszcze chwilkę poczekać. Inne modele numeryczne, w tym przypadku GFS, rozbijamy sobie, widzą podobnie, więc widzą nam tutaj podwyższenie tych temperatur do 20 stopni Celsjusza, a od, tu już znów widzimy przede wszystkim od 19, taki powolny wzrost powyżej tych 20 stopni Celsjusza. No właśnie teraz sobie przestawiłem kamerę na lewo, mogłem to zrobić wcześniej, ale w kolejnych prognozach już będę o tym pamiętał, żeby po prostu nie zasłaniać wschodniej części mapy Polski, jeżeli korzystam z Meteorologixa. No i cóż, jeszcze jedna ważna rzecz na koniec. IMGW wydało tutaj informację, wydało przewidywania, taką predykcję na czerwiec, lipiec pod kątem tego, czy opady i temperatury będą powyżej normy, czy poniżej normy. Jest to również tutaj skorelowane z normą wieloletnią z lat 1991 do 2020. Powiem szczerze i tutaj uczulam, to jest tylko szacunkowa informacja. Jest to eksperymentalna prognoza długoterminowa i od czerwca do września. I prawda jest taka, że nie możemy się na tym opierać, ale możemy mniej więcej taką predykcję sobie założyć. I to co widzimy? To widzimy, że czerwiec, średnia temperatura ma być powyżej normy praktycznie w całej Polsce. To by było dość ciekawe, bo no maj sami widzimy jaki mamy, więc czerwiec tutaj by nam dogrzał w całej Polsce. Opady w normie, więc tutaj bez większych zmian. Lipiec natomiast, temperatury w normie i opady w normie, więc tutaj tak jak w latach poprzednich widzimy, że to by była powtórka z poprzednich lat. Sierpień natomiast, znów w całym kraju średnia temperatura powyżej normy i opady powyżej normy w Polsce zachodniej i południowo-zachodniej oraz w Małopolsce. Powiem wam, że to jest dosyć ciekawe. No i wrzesień, wszystko w normie. Prawda jest taka, że to jest... Dużo nam to nie mówi. To może się sprawdzić albo nie sprawdzić. Na dwoje babcia wróżyła, jak to się mówi, ale miło pooglądać takie mapy, zobaczyć, że czerwiec no, będzie ciepłym miesiącem, ale jeżeli będzie ciepłym miesiącem, a opadów nie będzie zbyt dużo, co też jest prawdopodobne, no to ta susza będzie dalej nam się pogłębiać. No dobra, kochani, no to prognozę mamy za sobą. Życzę wam dobrego piątku i widzimy się w kolejnym dniu, bądź w kolejnym materiale. Pozdrawiam.